Marcin Dołęga w Brześciu. Pierwsze pytanie, jak smakował żur kujawski? To jest najważniejsze dzisiaj. He, jak smakowało 18 żurów kujawskich. Dokładnie. No dokładnie, było bardzo ciężkie zadanie, żeby wybrać ten najlepszy. Każdy z jury miał swojego faworyta, choć po konsultacjach wybraliśmy jednogłośnie, że to zostało stanowisko numer 15. Ale wyróżnienia były też dla mnie ze strony pozytywnej oczywiście. Bardzo smakował żur numer 2, dla Roberta Moskwy numer 14, więc naprawdę było fajnie, atmosfera jest naprawdę też bardzo fajna. Po raz pierwszy jestem u Was w mieście, podoba mi się i mam nadzieję, że nie ostatni. Ale degustacja żuru chyba troszkę mniej kosztowała wysiłku niż zdobywanie kolejnych medali mistrzów świata czy Europy. Na pewno to coś innego jest. Coś innego, coś bardzo fajnego. Nie tylko się w sporcie żyje, ale też i w degustowaniu potraw. A propos sportu, słyszymy, że tutaj w Brześciu Kujawskim ma powstawać sekcja ciężarowa. Może taka gwiazda jak właśnie Pan tutaj w jakiś sposób pomoże w powstaniu takiej sekcji? No, czym więcej sekcji, czym więcej klubów w podnoszeniu ciężarów w Polsce, tym naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ nasza dyscyplina jest mało popularną w Polsce, a czym więcej ludzi, którzy uprawiają tak mało popularną dyscyplinę jak podnoszenie ciężarów, tym mnie bardziej cieszy i zachęcam młodzież z Brześcia Kujawskiego i nie tylko, i z okolic do uprawiania podnoszenia ciężaru, bo naprawdę jest to bardzo piękna dyscyplina sportowa. No właśnie, bo o tej dyscyplinie chciałem porozmawiać, bo tak, piłka nożna jest bardzo popularna, ale sukcesów nie mamy żadnych i nie będziemy mieć jeszcze przez 100 lat. Ciężary mamy medale olimpijskie, ostatnio no przecież złoto olimpijskie na przykład Adriana Zielińskiego, ale z tą popularnością jest gorzej. Co zrobić, żeby było troszeczkę lepiej, żeby te ciężary odżyły znowu, bo przecież kiedyś też byliśmy potęgą w ciężarach. Co zrobić? No to przede wszystkim główną rolę odgrywają pieniądze, sponsorzy. Piłka nożna jest pokazywana praktycznie codziennie w telewizji, w mediach różnego rodzaju. Natomiast podnoszenie ciężarów zaledwie dwa razy do roku. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. To są te konkurencje, które są pokazywane w telewizji w ciągu roku, więc myślę, że tutaj główną rolę odgrywają sponsorzy. Czym więcej tej dyscypliny będzie w mediach, tym będzie wiadomo popularniejsza. No i z pewnością to jest ciężki kawałek chleba. No, zawodnik światowej klasy może powiedzieć, ile to jest lat wyrzeczeń, treningów, ile pracy. No dokładnie tak jest. Ja w tym roku we wrześniu mija 21 lat, gdy podnoszę ciężary, więc kupę czasu, kupę ton przerzuciłem już, ale jest to fajnie, na pewno niczego nie żałuję. I chciałbym jak najdłużej podnosić i mam nadzieję, że chociaż do Rio spełni się to moje marzenie. Obieca nam Pan jakieś medale, no i miejmy nadzieję w Rio? Nie będę nic obiecywał, ale na pewno będę się starał, by tą kropeczkę nad i podstawić.